funky. Hejo moje naleśniczki, z tej strony Pancake i witam was w kolejnym odcinku z shoppingu. Tak, to już jest kolejny odcinek ze shoppingu, nawet pod tytułem można rozpoznać. I tak, nic innego nie nagrywam jak shoppingi, no po prostu brawo ja. Bo po prostu też nie mam pomysłów na filmiki, tak rzędną. Ale teraz jest odcinek ze shoppingu, gdzie pokażę wam kolejne popy. Tak, zamówiłam kolejne popy i zaraz się dowiecie, jakie to są. No dobra, więc pokażę wam na szybko zdjęcie tej paczki. To jest oczywiście w formie pudełka od takiego samego sprzedawcy, co zamawiam przez internet, tak szczerze. No dobra, więc nie przedłużam i zapraszam was do oglądania i zaczynam otwierać. Nie zwracajcie uwagi, co buczy za oknem, ponieważ sąsiad tnie drewno, także mam nadzieję, że nic nie będzie słychać. Dobra, więc zaczynam otwierać i bez problemu otworzę. I jeżeli było słychać buczenie, to za to was bardzo przepraszam, ale ja mam zegarek mam przy sobie, tak ze mną. I znowu bym prawie tu zniszczyła. O, udało się. Tu jest papierek. Oczywiście. I wyciągam zawartość. Jakie gratisy. I tu w środku nic nie ma. Okej, a więc w gratisie dostałam takie coś. Nie wiem, czy to można nazwać kuwetą. Chyba to jest kuweta, mogę się mylić oczywiście. Jeżeli się mylę, to za to was bardzo przepraszam, albo co za pociąg? Nie wiem, czy to można nazwać kuwetą, czy takim ala miejscem dla kur, ale ja chyba będę to nazwać kuwetą. Więc takim jest niebieskim pojemniku z takim żwirkiem, który tak właśnie wygląda. Jak widzicie, dostałam gratisa, czyli przepiękną myszkę. I szczerze, to ja nie wiem, czy już ją posiadam, ale wątpię. Hejka wszystkim, tutaj Pancake z przyszłości, ja na temat tej myszki. Gdzie się okazało, że już ją posiadam. Po czym rozpoznałam? Po zdjęciu na Instagramie, który się zaraz wyświetli to zdjęcie. I się okazuje, że już mam tą myszkę. I nawet o tym nie wiedziałam. Mam tyle pet shopów, a nie pamiętam, czy jakiego już mam, albo już jakiegoś jeszcze nie mam. Także wiadomo, o co chodzi, nie? Więc już tą myszkę posiadam. Ale mi to w zupełności nie przeszkadza. Przynajmniej będę miała bliźniaków. No dobra, więc kontynuuję odcinek. Może w tym samym kształcie, ale w innej kolorystyce. No tutaj jest karteczka z napisem gratis. Także subcio. I tutaj jest taka przepiękna myszka. Jezu, jaka słodziutka. I ma bardzo ładne oczka. No przepiękna jest ta myszka, która tak właśnie wygląda. Posiada czerwony magnesik i tak właśnie wygląda przeurocza myszka. I teraz pora na popularne kształty, które sama zamówiłam. I najpierw zacznę od tego żółtego short haira. O, już go mam. Tak właśnie wygląda. I naprawdę jest bardzo ładnym short hairem. Bardzo mi się spodobał. Bardzo mi się podoba odcień żółtego i takie białe na pyszczku, więc bardzo ładnie wygląda. Posiada czerwony magnesik. Ma bardzo ładny kolor oczu. Pasują do ciałka.
I tak właśnie wygląda przepiękny short hair. I teraz pora na ostatnią short hairkę, czy tam short haira, ale bardziej short haira ogólnie, więc to jest taka przepiękna kocica. Przepiękna jest, bardzo ładne ma niebieskie oczka i ten short hair mi się kojarzy z serialem z Pamiętnikami Księżniczki. Tak właśnie wygląda. I chyba jej dam na imię tak jak w Pamiętnikach Księżniczki, bo według mnie to imię do niej pasuje. Tak, bo też w sumie u niektórych to jest raz chłopak, raz dziewczyna, ale u mnie to będzie dziewczyna. Tak właśnie wygląda. Posiada dzióreczkę. I tak właśnie wygląda przepiękna short hairka. Okidoki, to by było na tyle, więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ze shoppingu Wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiecie, co macie zrobić, nie? No dokładnie, tutaj będziecie mieli oczywiście podpowiedź na ekranie, co macie zrobić. I też oczywiście możecie skomentować, o ile kochany YouTube nie wyłączy komentowania. No wiadomo, o co chodzi, nie? I też zapraszam Was na moje social media, gdzie linki i nazwy znajdziecie na dole w opisie. No dobra, więc to by było na tyle. Widzimy się w jakimś następnym odcinku. Pa, pa!